odżywka na moich włosach dała niesamowite efekty, a ta maska podobno jest jeszcze lepsza, także dzisiaj to sprawdzam. A jeśli chcesz zobaczyć efekt końcowy, koniecznie zostań do końca. Hello, cześć Wam, z tej strony MyHairTip i tak jak widzicie po tytule, dzisiaj testujemy maskę mango od Soflo. Jeśli dobrze mnie znacie, to wiecie, że lubię zapach mango, także ta pielęgnacja będzie zdecydowanie przyjemna. Ostatnio, kiedy pokazywałam Wam na Instagramie tą odżywkę, że sprawdza się u mnie rewelacyjnie, to pisałyście do mnie: ej, koniecznie musisz wypróbować maskę, bo jest jeszcze lepsza, także ja jestem ciekawa. Generalnie jest to maska, która jest emolientowo-proteinowo-humektantowa, także ma cały pech z naciskiem na emolienty i proteiny, także efektu, jakiego można się spodziewać, no to wygładzenie, ale też takie ogólne odżywienie. Generalnie bardzo ostatnio lubię odżywki i maski z całym pech. Jest to idealna odżywka, maska dla włosów, które właśnie nie wiedzą, czego chcą. Wtedy wiecie, najlepiej jest sobie taką nałożyć i wtedy jednak te włosy się ogarniają i stwierdzają: tak, tego potrzebowałyśmy. Także lecimy z pierwszymi wrażeniami i otwieram maskę po raz pierwszy i ciekawe, czy tak samo ładnie pachnie. Tak, pachnie zdecydowanie ładnie, tu mam wieczko, więc na pewno stąd sobie jeszcze zdejmę na włosy. Ale już jest coś, co mnie bardzo zdziwiło w tej masce. Wiecie, generalnie różnica między maską i odżywką zazwyczaj jest taka, że maski są bardziej treściwe i ogólnie w składzie i w konsystencji, że wiecie, ta konsystencja jest taka bardziej zbita i tak dalej, taka bardziej gęsta, a tu właśnie nie. Konsystencja jest taka, o, taka bym powiedziała, że... dosyć leista, o, prawie by mi spadło. Więc mam wrażenie, że konsystencja jest bardzo podobna do odżywki i w sumie zdziwiłam się tym, więc no, ciekawe. I jeszcze sobie tutaj czytam z tyłu, że producent zaleca, aby pozostawić na 20 minut, więc tak też zrobię, oczywiście po szamponie. Tak też zrobię i zobaczymy. Na sam początek zawsze jak testuję jakieś produkty, to właśnie kieruję się tymi wskazówkami producenta, ale wiecie, później oczywiście dostosowuję to pod siebie, ale ten pierwszy raz chcę zobaczyć, czy faktycznie 20 minut, czy może krócej, czy dłużej, więc teraz sobie zrobimy 20 minut. Tą maskę oczywiście dostaniecie w Rossmanie za 25,99 i jak na pojemność 400 ml, no to jest to spoko cena, generalnie tak. Więc zobaczymy jeszcze jak z wydajnością, ale to oczywiście po czasie Wam dam znać, ale no, jestem ich w sumie ciekawa. Dobra, teraz zmykam na chwilę umyć sobie dokładnie włosy szamponem. Użyję nowego dla mnie szamponu, Heritage Dragon Wash. To jest oczyszczający szampon, więc tak, testujemy. I oczywiście za chwilę do Was wrócę już z oczyszczonymi włosami. Specjalnie używam właśnie mocnego oczyszczającego szamponu, aby dać szansę nowemu produktowi, aby pokazał, co potrafi. Wiecie, o co chodzi. Dobra, włosy już mam dokładnie oczyszczone, aż skrzypią, więc dobrze to świadczy. A raczej świadczy to o tym, że są bardzo dobrze oczyszczone. Więc zdejmuję teraz szybko turban i nakładamy maskę. Tak jak obiecałam, nakładam najpierw to, co jest na wieczku. Pyk. Dobra, i teraz biorę stąd. Wezmę sobie troszkę więcej. Mi ogólnie bardzo szybko schną włosy, więc muszę raz, dwa działać od razu po zdjęciu turbanu, bo później już może być ciężko wczesać chociażby maskę. Ja tutaj spróbujemy. Póki co nakłada się łatwo i bardzo przyjemnie. Przez to, że właśnie to nie jest taka zbita maska, to czuję, że wchodzi dokładnie w każdy włos. Może nie tak dokładnie, ale na pewno konsystencja ułatwia właśnie rozprowadzanie tego produktu po włosach. Teraz biorę moją ulubioną szczotkę do wczesywania masek i odżywek. Często pytacie, więc powiem może tutaj zbiorczo, że jest to Janeka chyba. Janeka, coś takiego. Ale ona właśnie ma fajne takie twarde te igiełki, więc bardzo łatwo jest po prostu wczesywać produkt. Widzicie, jak to gładko idzie? Dobra, zabijam sobie włosy teraz w koczka, aby było mi wygodniej chodzić z tym. O ja, jaki biały w ogóle wyszedł. Dobra, to co mi jeszcze zostaje na rękach, to rozprowadzam sobie tutaj po koczku. Zostawiam tak, chyba będzie mi się trzymał, ewentualnie zepnę sobie jeszcze klamrą, o ile ją gdzieś znajdę. Aj, tak mi się rozwala, już się przemieścił, dobra, szukam. Dobra, znalazłam moją ulubioną klamrę, taką malutką żabkę w sumie.
do spinania. Ona bardzo dobrze trzyma. Są w Rossmanie. To są jakieś te, nie z popcornu, tylko biodegradowalne czy coś. Chyba też są czarne. Ja mam takie szaro-brązowe, ale bardzo dobrze trzymają. Ogólnie takie małe koczki to serio spoko. Dobra, a więc widzimy się za 20 minut. Wtedy sobie zmyjemy maskę, wysuszę włosy. No i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. No to co, idę zmyć maskę, wysuszymy sobie włosy i sprawdzamy efekty. Maskę już mam zmytą, także teraz odsłączam włosy z nadmiaru wody. Nakładam serum z silikonami, suszymy włosy i patrzymy. Ale to, co chciałabym Wam teraz jeszcze powiedzieć, jeszcze przed zobaczeniem efektu końcowego, to to, że póki co jestem jak najbardziej na tak, z tego względu, że konsystencja jest ciekawa. Dobrze się rozprowadza na włosach, zapach oczywiście 10 na 10. Sam skład też mi się bardzo podoba, więc przeczuwam, że będzie tutaj wygładzenie, ale nie takie mocne, więc może być to takie wygładzenie z taką sypkością, czyli właśnie tak jak ja lubię. I również podczas teraz zmywania włosy były ultra mięciutkie, więc to dobrze świadczy. Póki co jest 10 na 10, ale no wiadomo, zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Dobra, nakładamy serum, które nie łapie. Oczywiście nie wolno zapomnieć o końcówkach, czyli o naszych najstarszych włosach. Te końce zawsze potrzebują jak najwięcej uwagi, bo są po prostu stare. Dobra, no i mamy efekt końcowy. Włosy są ultra gładziutkie, mięciutkie, aż po same końce, więc zdecydowanie są nawilżone. Są wygładzone, ale to wygładzenie mam wrażenie, że nie jest aż takie jak przy odżywce, chociaż wiecie, wpływa na to wiele ogólnie czynników, ale gdzieś tam po wysuszeniu, bo teraz jestem świeżo po wysuszeniu, pod kątem światła jakimś, było widać, że gdzieś tutaj te pojedyncze włoski się puszą, że ta, wiecie, wierzchnia warstwa włosów jest troszkę napuszona, ale uważam, że to jest normalne, bo te włosy po, nie wiem, jakiejś godzinie albo nawet pół godziny już oklapną, więc one będą jeszcze bardziej wygładzone. Ale efekt końcowy mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy jest lepszy od odżywki. Póki co uważam, że są tak samo dobre. Tutaj zdecydowanie one są nabłyszczone, mięciutkie i fajnie wygładzone, ale też wygładzone, ale bez takiej przesady. No i też wydaje mi się, że dla włosów niskoporowatych raz na jakiś czas taka maska będzie świetna. No tak jak widać u mnie, naprawdę dobrze wyglądają te włosy, mega się błyszczą. Błysk to tutaj jest jako taki czynnik numer jeden, jeśli chodzi o efekt moim zdaniem. Ale na średnio porach jak najbardziej też. Jedyne co może uważałabym na wysokiej porowatości, z tego względu, że jest tutaj też trochę humektantów, więc gdzieś tam w te dni deszczowe może spuszyć włosy, ale no nie wiem, moim zdaniem warto wypróbować, bo taka cena i taka pojemność to jest naprawdę dobry deal, więc no. Ogólnie cieszę się, że test tej maski wyszedł pozytywny, bo ostatni produkt, jaki testowałam, ale to na Instagramie, też właśnie z Soflo, to było mleczko do laminacji i kompletnie mi to nie wyszło. Włosy były tłuste, jakby przeciążone, jakby niedomyte, ale ja je bardzo dobrze domyłam i no, to był jeden wielki fail. Wiele z Was też pisało, że nie sprawdziło się to tak do końca, też to mleczko miało humektanty i puszyło niektórym włosy, zwłaszcza tym właśnie wyższym porowatością. Ale tutaj o tej masce słyszałam wiele dobrych opinii, także tym bardziej musiałam przetestować na sobie i dać Wam znać. Ale efekt moim zdaniem jest 10 na 10. Kompletnie nie mam czego się przyczepić, a włosy miałam troszkę spuszone, były one po warkoczu i brakowało właśnie tego takiego nawilżenia i wygładzenia. I tutaj w tej masce wszystko to otrzymałam, więc bardzo mi się podoba. Jestem na tak i polecam Wam spróbować. A jeśli testowałyście któryś z produktów Soflo i okazał się być hitem, to dajcie mi koniecznie znać. Może muszę jeszcze przetestować coś nowego, innego od nich. Nie powiem, bo wersja mango mi się bardzo podoba w zapachu i póki co mi się ogólnie sprawdza, więc myślę, żeby jeszcze dokupić szampon i olej. Olejek to spłatka mieszanka olej, więc na pewno też sobie przetestujemy. No,
Albo jeśli macie pomysł, co mogłabym przetestować dla Was w kolejnym odcinku takim, wiecie, testowym, no to koniecznie dajcie mi znać. Najbardziej lajkowana odpowiedź to będzie to, co przetestujemy. No, trochę strach się bać. Błagam, nie wpadnijcie na nic głupiego. Coś fajnego, jak coś to preferuje zapach mango i kokos, także... No, możecie pomyśleć. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że miło spędziliście ze mną czas. No i co? Mam nadzieję też, że do zobaczenia. Pa!